Siemano, z tej strony Mrożon, a to jest kolejny odcinek z serii poradników do gry Star Wars The Old Republic. Wiem, że dawno już nie było poradników, ale po prostu no nie miałem pojęcia, jaki temat by tak poruszyć, żeby było coś ciekawego. Dobrze, więc poruszymy temat, od którego kiedyś powiedziałem, że nie wiem do czego jest, ale już się dowiedziałem. Otóż jeśli gracie, to pewnie wam ta ikonka obok drzewka skilli miga cały czas. I co to jest? Już mówię, to jest panel Legacy. Ten drugi pasek na dole, ten niebieski, to też jest właśnie pasek Expa Legacy. I o co chodzi? Tutaj jak wam się wyświetli, to wy musicie wpisać najpierw jakby nazwisko. I o co tu chodzi? Ten cały Legacy to jest taka jakby rodzina. To wydaje mi się, bo nie mam tutaj innych postaci na tym serwerze, ale z tego co wiem i tam czytałem, to jest po prostu rodzina waszych postaci na danym serwerze, więc każda następna postać, którą ja stworzę, będzie w tym właśnie Day the Frozen Legacy. No Frozen ja akurat napisałem i pamiętam, dlaczego jest D, no to każdy kto zna angielski powinien wiedzieć, więc po prostu nawet jak wieście pod uwagę. Musicie zastanowić się na początku bardzo dobrze, bo tego nie da się później zmienić w żaden sposób, tej nazwy Legacy. Dobra, więc tyle. Co my tu mamy? Najpierw mamy Family Tree, czyli drzewko rodziny. No ja jestem tu jako jedyny na razie. Myślę, że jak wbiję 50, to trochę się tam pobawię, to sobie się przerzucę na nowe konto, na jakąś nową postać tutaj na tym serwerze i wtedy będziemy może dalej to omawiać, ewentualnie. I o co tutaj chodzi? Co nam to daje? Powiem wam, że jest to świetna sprawa. My tak, Global Unlocks. Tutaj mamy, nie mam pojęcia co to daje tutaj. Tu mamy jakieś takie specjalne bariery, specjalne jakieś, coś odblokowujemy tutaj. Ale nie mam pojęcia w jaki sposób to działa. To chyba musi być właśnie 50 poziom tutaj, albo mieć kilka tych postaci. Więc jak widzicie tu są wszystkie klasy i Republiki i Imperium. Tutaj wam chciałem pokazać coś innego, co nawet jak macie jedną postać, to wtedy się na tym można skupić. Tutaj mamy w Adder mamy jakieś także coś, co możemy odblokować. No więc tak, tutaj można różne, przeróżne rzeczy właśnie odblokowywać. Na przykład tutaj mamy coś, co nam zmniejsza cooldown, czyli ładowanie się tego Emergency Fleet Pass, chociaż ja tego nie mam. Odkąd przeszedłem na Preferred Status, to nie mam tego, nie wiem dlaczego. Tutaj ogólnie trzeba po prostu sobie usiąść i poczytać, do czego co jest. Niektóre rzeczy się chyba tutaj same się odblokowują. Tak, odblokowują się na przykład też social, odblokowują się na danym poziomie social, czyli tutaj jak mamy pod C, to mamy poziom socialu i mi się na przykład odblokował taniec z kompanionem, zaraz wam pokażę. Tylko sobie przyzwę Quizena. O, proszę. Dodałem sobie pasek jeszcze jeden. Okej, patrzmy dalej. Czyli tutaj są po prostu różne dodatkowe skille, coś co nam pomaga, niekoniecznie skille, tylko coś co nam zwiększa, na przykład, dobrze, character perks. O, właśnie o to mi chodzi tutaj. Tu są takie rzeczy, które się kupuje za pieniążki, kredyty, albo za te cartel points, czyli te tutaj. Więc za prawdziwe pieniądze. I o co tutaj chodzi? Dla każdego, każdą rzecz można kupić za cartel points. To jest oczywiście jasne, no bo wiadomo, za prawdziwą kasę kupi się wszystko od razu. Nie wszystkie rzeczy można kupić od razu, niektóre rzeczy trzeba czekać, właśnie jest wymagany poziom Legacy, czyli właśnie poziom, ja mam w tym momencie poziom 6 i na przykład odblokowałem sobie zwiększenie o 6% zdobywanego expa w czasie Warzone'ów, czy tutaj mój kompanion będzie miał więcej przywiązania, jeśli spodoba mu się jakaś moja wypowiedź, to będzie miał o 10% więcej przywiązania niż normalnie i tu mogę rozszerzyć to jakby następny poziom tego, to się nazywa Legacy of Persuasion. Nawet nie mam pojęcia co to znaczy. I tutaj dużo różnych innych rzeczy, po prostu trzeba usiąść i poczytać, bo nie ma sensu, żebym wam to wszystko teraz tu mówił.
No tu mamy jakieś, no mamy to na, tu mamy jakieś zaawansowane, tu mamy, że związane z kompanionem, tu, że z podróżnictwem, a tutaj właśnie, tu jest fajny, fajny patent. Tu na przykład kupiłem coś takiego jak Filmmate Droid. To jest coś takiego, ja mam czasami tak, bo ja sprzedaję tutaj kryształy w tym Galactic Trade Market, chociaż teraz nie, bo mi ktoś jakiś głupi naprawdę rzucił takie ceny niskie, że nawet mi się nie opłaca, ale po prostu jest czasami tak, że jestem gdzieś na końcu jakiejś planety, a potrzebuję maila sprawdzić. No to właśnie teraz mi się to przyda. Użyję to specjalnie dla was, chociaż nie powinienem, bo to ma cooldown pół godziny, ale to po prostu to wam chciałem pokazać, co można w tym Legacy za te w tym Legacy panelu kupić. No i właśnie pojawi nam się Filmmate Droid. Można sobie wejść w niego i mamy, możemy wysłać maila albo odebrać maila i on jest aktywny przez 3 minuty. Po tym czasie on znika. No także to tyle. Po prostu nic więcej takiego nie kupiłem, tylko mówię, kupiłem te Warzone i tak dalej. Bo troszkę mi kasy szkoda, bo zbieram na coś innego. Ale w każdym razie bardzo fajny pomysł. Tu można na przykład odblokować wcześniej możliwość tego speeder piloting, czyli tych latania na tych skuterkach. Także jak zaczniecie grać nową postacią, to ona będzie miała już trochę łatwiej. Będzie od razu zbierała więcej doświadczenia, będzie kompanion szybciej się przywiązywał i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo fajny patent ogólnie z tym wszystkim. No i reputation tutaj jest coś z reputacją. Ale nie mam pojęcia, kurczę, o co tutaj chodzi. No szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że, bo ja nie mam tutaj żadnej tej reputacji, nie mam żadnej reputacji tutaj w tym momencie, 0 punktów, bo jak widzicie tu, o, next rank 000, i wydaje mi się, że to jest kwestia, wbicia levela. Tak mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu, że muszę być na 50 levelu i wtedy mogę tam brać właśnie te punkty reputacji, albo nie jestem w danej lokacji, w której powinienem być, także to też jest możliwe. Dobra, nie przedłużam, także mam nadzieję, przekazałem wam tyle, co sam wiem z tym Global Unlocks. Nie mam pojęcia, co to jest, no bo jak widzicie, nawet jak mam tej Republic Classes, to nie mogę tutaj niczego dołożyć, ani nic z tych rzeczy. Więc wydaje mi się, że tutaj niektóre rzeczy po prostu trzeba mieć max level i po prostu do tego czasu tu może wrócimy. Więc tak, po prostu warto sobie to założyć, ten Legacy, zastanowić się nad tym całym nazwiskiem i powykupywać sobie niektóre rzeczy, bo naprawdę ułatwiają grę właśnie tutaj w tym miejscu. No i tutaj w tym Other też można sobie wykupić co nieco, jeśli możecie. No ja tu mało co mogę, bo mam za niski level. O, tu mogę na przykład. No dobrze, także to wszystko. Dzięki wielkie. Aha, i proszę was, możecie mi powiedzieć, co wy chcecie w tych poradnikach, czego jeszcze nie wiecie, takiego grubszego do omówienia. Zaraz zniknie ten droid, to czekam do końca. Bo po prostu naprawdę nie miałem pojęcia, co wam tu, kurczę, jeszcze mogłem powiedzieć. No, także tyle. Trzymajcie się, miłego dnia, miłego wieczoru, czy gdzie tam jesteście. Znikaj. O, znika chyba. Znika czy nie znika? O, no i zniknął. No i teraz muszę przez was czekać jeszcze 50 minut. Dobra, lecę na hot. Cześć.